Dzień dobry Państwu. W imieniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejny webinar realizowany w ramach projektu Droga do Czystego Środowiska. Program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej, korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm. Projekt realizowany przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Proszę Państwa, dzisiaj zajmować się będziemy międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. Temat bardzo ciekawy. Na moje i Państwa pytania będą odpowiadali dzisiaj zaproszeni goście. Dzisiaj z nami są pani Edyta Kozłowska-Kurek, dyrektor Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Justyna Banaszak, główny specjalista w Departamencie Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Oraz pani Ewa Śmigielska, młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry, witam. Proszę Państwa, bardzo chciałbym również przywitać naszych internautów, ponieważ za pośrednictwem platformy Click Meeting będą mogli Państwo uczestniczyć, jak również zadawać pytania. Formuła naszego spotkania polega na tym, że w pierwszej części Panie będą odpowiadały na pytania zadawane przeze mnie. W drugiej części z kolei będą odpowiadały na pytania zadawane na czacie. Dlatego bardzo proszę, aby Państwo te pytania na czacie zadawali. Jeśli jest możliwe, aby Państwo wskazali osobę, do której to pytanie jest skierowane, to bardzo proszę to uczynić. Będzie nam łatwiej przekazać to pytanie konkretnej osobie. Proszę Państwa, ja nazywam się Jacek Heda i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, międzynarodowe przemieszczanie odpadów. W mediach bardzo często słyszymy o tym, że do Polski przyjeżdżają odpady z zagranicy, że stanowią duże zagrożenie, że ten przywóz odbywa się w sposób zupełnie niekontrolowany. Wynika to w znacznym stopniu z tego, że nie posiadamy informacji na temat tej działalności i bardzo często jesteśmy zmuszeni do korzystania wyłącznie z informacji medialnych, które nie zawsze są prawdziwe, bo czasami zawierają część prawdy, a czasami w ogóle rozmijają się z prawdą. Czy tak faktycznie jest, że tego typu działania nie podlegają jakiejkolwiek kontroli? Na te i inne pytania będziemy chcieli sobie odpowiedzieć dzisiaj. Co istotne, mówiąc o tej problematyce, również musimy pamiętać, że istotnym elementem budowania świadomości ekologicznej jest dotarcie do obywatela. Dlatego też, jeśli dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nie posiadamy tych informacji, bazujemy na tych, które przekazywane są nie zawsze prawdziwe przez media, dlatego pamiętajmy o tym, że czerpmy z tych informacji, które mam nadzieję w trakcie naszego spotkania będą udostępnione. Dzisiaj będziemy chcieli pokazać, jak naprawdę wygląda ten system i jaką rolę odgrywa w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów Główna Inspekcja Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, dlatego też pierwsze pytanie, które chciałbym skierować do Pań, to pytanie, czym w ogóle jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów? To może ja słowem wstępu. Tak naprawdę może na początek usystematyzujmy sobie pojęcia, bo w tej tematyce stosujemy zamiennie pojęcie międzynarodowego przemieszczania odpadów i też transgranicznego przemieszczania odpadów. Są to pojęcia tożsame i oznaczają dokładnie to samo. Natomiast myślę, że może tak na początek, zanim już przejdziemy do szczegółów tego zjawiska, to warto też podkreślić przede wszystkim, że odpady to nie tylko śmieci. To nie są tylko te przysłowiowe śmieci, które my produkujemy w naszych gospodarstwach domowych, ale odpady to w dużej mierze również cenne surowce. Cenne surowce, które posiadają wartość handlową, które są wykorzystywane w procesach recyklingu, odzysku, w procesach produkcyjnych, produkcji energii. I tak naprawdę całe międzynarodowe przemieszczanie odpadów jest częścią gospodarowania odpadami i jakby sama możliwość przemieszczania odpadów i pozyskiwania ich z zagranicy do celów odzysku, recyklingu czy też procesów produkcyjnych wpisuje się jak najbardziej w cele gospodarki o obiegu zamkniętym. Także my chciałybyśmy tutaj też, żeby odbiorcy i społeczeństwo też nie postrzegali tego zjawiska międzynarodowego przemieszczania odpadów jako coś tylko i wyłącznie negatywnego, jakby, że my mamy tu do czynienia od razu z przywozem nie wiadomo jakich ilości śmieci i ich porzucaniu.
jest to też zjawisko pozytywne, prawda? Bo umożliwiamy jednak wykorzystanie tych surowców do procesów produkcji i zachowanie ich jakby w obiegu, tak? A już przechodząc może do samego procesu międzynarodowego przemieszczania odpadów, no to tak na wstępie chciałabym też podkreślić, że samo międzynarodowe przemieszczanie odpadów to jakby nie jest sam fizyczny przewóz odpadów przez granicę, sam fizyczny transport. To jest naprawdę bardzo złożony proces, w który zaangażowane są no, zarówno podmioty gospodarcze, które w tym uczestniczą, a więc i wytwórca odpadów, i wysyłający, i odbiorca, i instalacje odzysku, i przewoźnicy, kierowcy i tak dalej, ale też no, tutaj mamy grono organów, którzy zajmują się nadzorem nad tym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. Są to no, tutaj przede wszystkim Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jako ten właściwy organ dla tej tematyki, dla tego obszaru. No też nasi odpowiednicy w innych państwach, czy członkowskich, czy w ogóle no, jakby tutaj na poziomie globalnym. I również też organy, które zajmują się stricte kontrolami i nadzorem, czyli wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, ale też tutaj bardzo ogromną rolę odgrywają służby kontrolne, takie jak Krajowa Administracja Skarbowa, jak Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, no i też oczywiście zaangażowana w tą tematykę jest Policja i Prokuratura jako te organy ścigania, bo wiadomo, mamy do czynienia też z tematyką, no niestety nielegalną, tak? No ale jakby proces jest na pewno bardziej, dużo bardziej złożony niż tylko sam transport odpadów. Bardzo dziękuję. Czyli zwróciła Pani uwagę na to, że ten proces faktycznie jest bardzo złożony, rozbudowany, ale też bardzo ważny. Dlatego chciałbym dopytać, na czym polega złożoność tego procesu? Mm-hmm. Tak, musimy pamiętać o tym, że transgraniczne przemieszczanie odpadów, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, to jest nie tylko transport z punktu A w kraju pierwszym do punktu B w kraju drugim, ale też cały proces późniejszego zagospodarowania odpadów w kraju przeznaczenia. Czyli interesuje nas nie tylko sam transport, ale cały proces dalszego postępowania z tymi odpadami. Posługujemy się w transgranicznym przemieszczaniu odpadów przede wszystkim rozporządzeniem unijnym o numerze 1013/2006. To rozporządzenie określa nam dwie procedury transgranicznego przemieszczania odpadów. Którą z tych procedur zastosujemy, zależało będzie przede wszystkim od rodzaju odpadów, od kraju przeznaczenia, a także od tego, do czego odpady są przeznaczone. Prostsza z tych dwóch procedur przeznaczona jest dla odpadów, które nie są niebezpieczne i są przeznaczone do procesu odzysku, czyli do wykorzystania jako surowiec w procesie przemysłowym. To jest bardzo prosta procedura. Ona polega tylko na tym, że firma wysyłająca odpady musi wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć go do transportu oraz mieć zawartą umowę z odbiorcą odpadów. Natomiast ta bardziej złożona procedura to już jest procedura, która dotyczy odpadów niebezpiecznych, różnego rodzaju mieszanin odpadów, także odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, chociaż akurat jeżeli chodzi o przywóz do Polski nie mamy z tym do czynienia, no ale wywożone są odpady z Polski w takim celu, więc wtedy też tę procedurę stosujemy. To jest procedura, w którą zaangażowany jest przede wszystkim podmiot wysyłający odpady. To on jest zobowiązany do tego, żeby uzyskać zezwolenie. Żeby je uzyskać, musi się zwrócić w pierwszej kolejności do odpowiedniego organu w swoim kraju. Dopiero tamten organ po zweryfikowaniu dokumentacji przekazuje ją do pozostałych organów. Każdy z organów analizuje dokumentację szczegółowo, zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym i dopiero po tym, jak wszystkie zaangażowane organy, czyli organ w państwie wywozu, w państwie przeznaczenia i w państwie tranzytu, jeżeli taki będzie akurat, dopiero wtedy, kiedy wszystkie te organy mają już całą dokumentację, dopiero wtedy podejmowana jest decyzja w sprawie planowanego przemieszczenia odpadów. Bardzo dziękuję. Tu oczywiście rodzi się jedno pytanie, dosyć ważne, bo w mediach pojawia się taka kwestia. Wyrażacie zgodę na przywóz odpadów do kraju, te odpady się w kraju znajdują i potem to gminy mają problem, co z tymi odpadami zrobić. Stąd moje pytanie, czy Państwo uzgadniacie wydawanie tych zezwoleń z właściwymi gminami? W toku
procedury, która prowadzi do wydania zezwolenia, przede wszystkim zwracamy się za każdym razem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska po to, żeby przekazał nam aktualne informacje na temat instalacji, do której odpady są skierowane. WIOŚ przekazuje te informacje na podstawie wyników aktualnej kontroli, także zawsze wiemy, co się w tej instalacji dzieje. Oprócz tego zwracamy się zawsze do organu, który wydał pozwolenie na przetwarzanie odpadów dla tej instalacji, czyli jest albo starosta, albo marszałek wojewódzki. I oprócz tego, jeżeli mamy do czynienia z odpadami o charakterze palnym, zwracamy się również do odpowiedniego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Także jakby od tych trzech organów czerpiemy informacje na temat planowanego odbiorcy odpadów. Natomiast nie prowadzimy jakby uzgodnień czy konsultacji z, na przykład z władzami gminy czy społecznością lokalną, ale też proszę pamiętać, że to wynika z faktu, że my w naszych postępowaniach tak naprawdę nie decydujemy o jakichś nowych przedsięwzięciach, tylko już mamy do czynienia z instalacją, która funkcjonuje, która już dostała swoje zezwolenia od miejscowych organów. Jeżeli była taka potrzeba, to były prowadzone konsultacje zgodnie z przepisami o ocenie oddziaływania na środowisko. Także jakby mamy do czynienia z instalacjami, które już funkcjonują, już są sprawdzone i już jakby przeszły wszystkie te etapy uzgodnień. Bardzo dziękuję. Z tego, co pani powiedziała, wynika, że faktycznie Główna Inspekcja Ochrony Środowiska bardzo ściśle kontroluje, jakie odpady mają wjechać i jakie instalacje mogą te odpady wykorzystywać. I być może w tym miejscu jest czas na to, aby obalić pewien mit, bo w mediach też często pojawia się taka informacja, że tych odpadów przyjeżdża do Polski bardzo dużo i że stanowią duży problem. Właśnie, czy mogły panie nam odpowiedzieć na pytanie właśnie, jaka jest skala przywozu tych odpadów do Polski? Aktualnie na podstawie zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przyjeżdża rocznie około 400 tysięcy ton odpadów. Ta liczba wydaje się duża. Myślę, że osoby, które są jakby pod wrażeniem tej liczby, po prostu nie bardzo potrafią sobie uzmysłowić, ile to jest w skali kraju. W skali kraju możemy powiedzieć, że ta masa odpowiada około 0,3% masy odpadów wytwarzanych w Polsce, więc to jest naprawdę bardzo niewielka ilość w takiej skali globalnej. Możemy to również porównać do mocy przerobowych jednej dużej instalacji typu cementownia. Cementownie mniej więcej taką masę odpadów są w stanie przerobić rocznie. Jest to też nieduża ilość na tle innych krajów. Mamy tutaj przygotowany wykres. Jeżeli Państwo popatrzą, to są dane, które pozyskaliśmy ze strony Eurostatu. One przedstawiają ilość odpadów przywiezionych do poszczególnych krajów Unii Europejskiej w roku 2020. Mogą Państwo zobaczyć, że Polska zaznaczona jest na czerwono. To jest ten malutki słupek. Przed nami są takie kraje przede wszystkim jak Francja, Niemcy, Holandia. One są na czele, jeżeli chodzi o import odpadów. Francja w 2020 roku ponad 6 milionów ton odpadów przyjęła z zagranicy na podstawie zezwoleń swoich urzędów. Także widzimy, że no, Polska tutaj nie przoduje w tym rankingu w żadnym wypadku. I cały czas musimy podkreślić, że są to odpady przywożone na podstawie zezwoleń, czyli w pełni legalny przywóz służący temu, aby wykorzystywać te odpady w określonych procesach technologicznych, prawda? Czyli tak. To nie mówimy o, po pierwsze, niekontrolowanym przywozie, a z drugiej strony mówimy o stosunkowo małej ilości tych odpadów, które do nas są przywożone. Więc proszę Państwa, myślę, że tym samym obalamy ten mit, jak dużo tych odpadów do Polski przyjeżdża, a już zupełnie, że są to odpady, które przyjeżdżają na teren naszego kraju nielegalnie. Więc w takim razie bardzo dziękuję za tę odpowiedź i przejdźmy może już do bardziej szczegółowych kwestii dotyczących samych postępowań związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, bo rodzi się pytanie, że jeśli te odpady mają pojawić się w naszym kraju, czy każdy może takie odpady do Polski przywieźć?
A mianowicie w takim razie, czy ten, kto chce transportować odpady, musi spełniać jakieś szczególne wymogi? Czy też musi być jakimś określonym typem podmiotu, który taką działalność może prowadzić? Tak, jeżeli chodzi o przywóz do Polski, no to tutaj najważniejsze podmioty to jest odbiorca i przewoźnik. Odbiorca to musi być podmiot, który prowadzi działalność polegającą na odzysku odpadów. To jest jakby podstawowy wymóg. Nie dopuszczamy takiej możliwości, żeby to była działalność polegająca na tak zwanym unieszkodliwianiu odpadów, typu na przykład składowanie. Składowanie jest jednym z procesów unieszkodliwiania i w aktualnym stanie prawnym przywóz odpadów z zagranicy w tym celu jest zabroniony. Czyli jakby przy przywozie mamy do czynienia tylko z instalacjami odzysku, które ten przywieziony materiał wykorzystują w jakimś użytecznym celu, przede wszystkim jako surowiec w procesie produkcyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o przewoźnika, to tutaj też warto sobie o tym powiedzieć, ponieważ no często przewoźnicy troszkę mylą te pojęcia i na przykład zwracają się do nas z wnioskiem o wydanie pozwolenia na międzynarodowy transport odpadów. Tutaj wyjaśniamy zawsze, że coś takiego nie istnieje, po prostu nie ma takich zezwoleń. Jeżeli chodzi o wymogi przewidziane dla przewoźników, to one są uregulowane tylko na poziomie krajowym. Czyli przewoźnik, który zamierza przewozić odpady, musi w każdym kraju, który go interesuje, przez który będzie przejeżdżał, wiedzieć, jakie tam są zasady transportu odpadów i zgodnie z nimi postępować. W Polsce polega to na tym, że trzeba być zarejestrowanym w tak zwanym rejestrze BDO, prowadzonym przez marszałka. To jest taki rejestr, do którego na pewno wszystkie podmioty zajmujące się gospodarką odpadami bardzo dobrze znają. Jeżeli chodzi o inne kraje, może być również taki wymóg, czyli jeżeli na przykład polski przewoźnik będzie wiózł odpady do Niemiec, to tam również na terytorium Niemiec musi być uprawniony do transportu odpadów. Więc jakby przewoźnicy muszą trochę myśleć o swoich obowiązkach osobno, przede wszystkim być uprawnionym do transportu odpadów w każdym kraju, który ich interesuje, a oprócz tego oczywiście zwracać uwagę na to, żeby załadowca oprócz ładunku przekazał im również dokumenty związane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, czyli albo pisemne zezwolenie, jeżeli to są odpady niebezpieczne, albo tak zwany załącznik numer 7, z którym mamy do czynienia w tej prostszej procedurze, o której mówiłam wcześniej. No i dodatkowo jeszcze wymóg, który wszedł w życie w tym roku, to jest zgłaszanie transportów dotyczących przywozu odpadów do Polski i przewozu przez terytorium Polski w systemie SENT, o którym pani Ewa nam powie na pewno dużo więcej. Właśnie, bo w tym systemie SENT jesteśmy chyba od niedawna. Dlatego też myślę, że warto byłoby może troszeczkę nawet przybliżyć, czym ten SENT jest i wskazać, jakie tutaj obowiązki spoczywają na tych podmiotach, które takie odpady chcą transportować. Tak, system elektronicznego nadzoru transportu, czyli w skrócie mówiąc SENT, funkcjonuje od lutego bieżącego roku i służy monitorowaniu przewozów towarów narażonych na szczególne ryzyko, jeśli chodzi o nadużycia podatkowe, czyli tak zwanych towarów wrażliwych, takich jak na przykład paliwo, czy też oleje opałowe, no i od lutego właśnie także odpady. System ten ma na celu zatem ograniczenie szarej strefy i zwalczanie tych nadużyć w obszarze podatków, ale nie tylko. Służy on także stworzeniu przestrzeni dla legalnej działalności, czy też zapewnieniu takiej przejrzystości w transakcjach wewnątrz wspólnotowych i zmianie modelu kontroli, z kontroli dokumentów na kontrolę przewozu w czasie rzeczywistym. SENT opiera się na trzech głównych elementach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie do rejestru oraz dane geolokalizacyjne, które przekazywane są na całej trasie
przywozu. Drugim takim istotnym elementem jest kontrola, która jest realizowana głównie przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, ale nie tylko, bo również przez przedstawicieli innych służb. No i trzecim elementem jest sankcyjność, tak? Czyli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli nakładane są sankcje. I SENT co do zasady obejmuje trzy rodzaje przewozów, ale jeśli chodzi o odpady, to monitorowaniu podlegają dwa z nich, czyli tak jak już tutaj pani wspomniała, przywóz do kraju, czyli przewóz, który rozpoczyna się poza Polską i kończy się na terenie Polski, i przewóz w tak zwanym tranzycie, czyli taki przewóz, który rozpoczyna się i kończy poza terytorium naszego kraju, ale jest realizowany poprzez Polskę. I co do zasady ustawodawca nałożył obowiązki na trzy podmioty, które uczestniczą w procesie przewozu. Są to podmiot odbierający, przewoźnik i kierujący. I na te trzy podmioty nałożone zostały obowiązki, które ogólnie zostały zaprezentowane na slajdzie, czyli pierwszym z nich jest rejestracja takiego przewozu, czyli zgłoszenie przewozu, zamiaru przewozu do rejestru SENT, następnie aktualizacja i zamykanie tego zgłoszenia. W wyniku zgłoszenia generowany jest unikatowy numer, tak zwany numer referencyjny dla każdego zgłoszenia, dla każdego przewozu, i obowiązkiem podmiotów jest posiadanie, okazywanie tego numeru. Kolejnym z obowiązków jest przekazywanie danych geolokalizacyjnych na całej trasie przewozu i dokonywanie przewozu zgodnie ze stanem faktycznym i zgodnie z zapisami w systemie, tak? Zgodnie z zawartością, z informacjami, które znajdują się w tym zgłoszeniu. No i jest jeszcze również istotny obowiązek ostatni, który sprowadza się do stosowania procedury awaryjnej w przypadku niedostępności systemu. To tak ogólnie ujmując te obowiązki. Natomiast jeśli chodzi o sam proces przewozu, to z punktu widzenia ustawy sentowskiej w przypadku, bo to też uzależnione jest od tego, jakiego rodzaju przewóz, z jakiego rodzaju przewozy mamy do czynienia. I w przypadku tych przywozów do polskich, z punktu widzenia obowiązków sentowskich, cały proces inicjuje podmiot odbierający, który dokonuje zgłoszenia takiego przewozu do rejestru SENT. Zgłoszenie może być dokonane na dwa sposoby, albo poprzez formularze dostępne na stronie PŁESK, albo za pomocą usługi niewizualnej web service. I po dokonaniu takiego zgłoszenia podmiot odbierający otrzymuje numer referencyjny dla tego zgłoszenia i ten numer przekazuje przewoźnikowi. Następnie przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu aktualizuje informacje zawarte w zgłoszeniu o dane dotyczące już samego przewozu, czyli uzupełnia dane o dane dotyczące środka przewozowego, informacje na temat tego, kiedy planowany jest ten przejazd, wszystkie szczegóły związane z przewozem, i przekazuje numer referencyjny kierującemu. I przewoźnik jest również odpowiedzialny za przekazywanie danych geolokalizacyjnych i może to robić też na dwa sposoby, albo za pomocą aplikacji mobilnej, która jest udostępniana przez Krajową Administrację Skarbową nieodpłatnie, albo za pomocą tak zwanych ZSL, tak, urządzeń zintegrowanego systemu lokalizacji, jeżeli takowym dysponuje. I po zakończeniu przewozu podmiot odbierający potwierdza odbiór, uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru. To tak w dużym skrócie. Jeszcze co ważne, to, że kierowca przed rozpoczęciem przewozu powinien uruchomić lokalizator. To tyle, jeśli chodzi o przywozy do kraju. Natomiast w procesie przewozu tranzytowego, to tutaj jakby cały
proces, wszystkie obowiązki inicjowane są przez przewoźnika, który w tym przypadku dokonuje tego zgłoszenia do rejestru i uzyskuje numer referencyjny i przekazuje ten numer kierującemu. To, co jest ważne, to to, że zarówno zgłoszenie, jak i uruchomienie lokalizatora przez kierującego musi nastąpić przed rozpoczęciem przewozu. Bardzo dziękuję. Z tego, co usłyszeliśmy, to kluczową rolę do odegrania w tym systemie ma wysyłający. Bo co się stanie wówczas, jeśli on nie dopełni tych wszystkich procedur? I wtedy cały ten transport może nie dojść do skutku? Czy są jakieś inne uwarunkowania tego zdarzenia? Może ja odpowiem, ponieważ ja jestem związana, w zasadzie pracuję w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska od 13 lat i zajmowałam się od samego początku nielegalnym przemieszczaniem odpadów, także tutaj no jakby najbardziej taki wysyłający, który nie dopełni tych wszystkich procedur, o których mówiła i pani Justyna, no to niestety zostaje pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne przemieszczanie odpadów. No niestety zdarzają się nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy no bardzo często też wykorzystują procedurę legalnego przemieszczenia i pod przykrywką przemieszczania odpadów do odzysku. No zdarza się, że te odpady są przewożone do, chociażby do Polski i porzucane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Natomiast tutaj trzeba no, wyraźnie podkreślić, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów no, jest stale nadzorowane i kontrolowane. Tutaj zarówno przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, tak jak tutaj już zdążyliśmy usłyszeć, Główny Inspektor Ochrony Środowiska jakby czuwa nad samą procedurą wydawania zezwoleń. Natomiast no, jakby nadzór nad realizacją przemieszczenia, no to nie tylko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ale również Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, ale też tutaj no jakby warte podkreślenia jest rola innych służb, tak, o których tam wspominałam na początku, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego, które to organy mają w swoich już ustawach kompetencje do między innymi do nadzoru międzynarodowego przemieszczania odpadów. No i tutaj Inspekcja Ochrony Środowiska no jakby nadzoruje i kontroluje cały ten proces międzynarodowego przemieszczania odpadów głównie poprzez kontrolę przedsiębiorców, instalacji czy też przewoźników, czyli takie kontrole raczej w firmach prowadzone, natomiast inne służby kontrolne, takie jak KAS czy Inspekcja Transportu Drogowego, no to wiadomo, są to głównie kontrole rutynowe, drogowe, ale też w portach morskich, kolejowe, no i oczywiście na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej mamy stałą kontrolę graniczną. Tutaj też chciałabym, jakby też korzystając z okazji, też podkreślić taką no, współpracę, która się wywiązała na przestrzeni no, no, kilkunastu już lat. Pracowaliśmy na to zarówno Inspekcja Ochrony Środowiska, jak i inne służby. Myślę, że pani Ewa potwierdzi, że tak naprawdę ta współpraca pomiędzy nami, czyli Inspekcją Ochrony Środowiska, a innymi służbami jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Funkcjonują porozumienia podpisane pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a no, chociażby Głównym Komendantem Głównym Straży Granicznej i szefem Krajowej Administracji Skarbowej. To mamy porozumienie od 2015 roku. Mamy też porozumienie podpisane z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. I jakby, no co warte podkreślenia, te porozumienia podpisane z innymi służbami, to dotyczą tylko tematyki międzynarodowego przemieszczania odpadów. I jakby współdziałania wszystkich tych organów w zakresie nadzoru i kontroli. Co ciekawe, jakby takim też głównym założeniem, powiedzmy, no to wiadomo, to jest współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska i innych służb na rzecz nadzoru i kontroli międzynarodowego przemieszczania odpadów, ale też to w ramach ciekawostki może powiem, no, że tutaj inspektorzy ochrony środowiska jako ci eksperci na przykład prowadzą ocenę towaru na wniosek innej służby. Załóżmy Inspekcja Transportu Drogowego, czy też no tutaj Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymuje do kontroli transport w wyniku kontroli drogowej. No i funkcjonariusz ma podejrzenia, że na przykład przewożony towar może stanowić odpad. No wiemy też, że no wiadomo, Krajowa Administracja Skarbowa, no jakby niekoniecznie musimy wymagać wiedzy eksperckiej od funkcjonariuszy, tak? No więc my tutaj też nasza rola jakby Inspekcji Ochrony Środowiska, taka
taka wspomagająca te organy. No i taki funkcjonariusz może zwrócić się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wydanie takiej opinii. No i tak na roboczo inspektor ochrony środowiska wydaje opinię, czy przewożony towar jest odpadem, czy nie. I tak jak podkreślając jeszcze właśnie tą współpracę, i ona jest na wysokim poziomie i tak naprawdę wiemy, że no, zatrzymany transport do kontroli na drodze, no to wiadomo, że nie, funkcjonariusz nie ma też nie wiadomo ile czasu. Musi, no, ma określony czas na przeprowadzenie tej kontroli, więc tu jest naprawdę ten kontakt na roboczo. Błyskawicznie może uzyskać informacje od inspektora ochrony środowiska. Więc naprawdę no, tu jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dumni z tej efektywności tej współpracy. No i oczywiście, no co, no tak jak już wspomniałam, służby kontrolne prowadzą kontrole drogowe i ujawniają, rzeczywiście ujawniają nam to nielegalne przemieszczanie odpadów. Rocznie to jest kilkaset przypadków stwierdzanych naruszeń przez te służby. Czyli poza jakby tutaj działalnością kontrolną Inspekcji Ochrony Środowiska, no to też tu jest ogromny udział też innych służb właśnie w tym nadzorze nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów. No i cóż, no niestety w ostatnich latach obserwujemy, albo to też można jakby w kontekście pozytywnym, tak, bo obserwujemy jednak coraz więcej przypadków ujawnianych przez te służby, przypadków naruszeń czy też nielegalnego przemieszczania odpadów. Może ja tutaj posilę się takim bardzo uproszczonym grafiką. Po lewej stronie jakby umieściłam na tym wykresie liczbę zawiadomień o nielegalnym przemieszczaniu odpadów. Jest to liczba zawiadomień kierowanych zarówno przez inne służby, przez Inspekcję Ochrony Środowiska, ale też przez organy innych państw, bo wiadomo i na ich terenie też dochodzi do ujawnienia nielegalnego przemieszczania odpadów. Także no jak widzimy tutaj z roku na rok no wzrasta ta liczba ujawnianych przypadków. Natomiast jak mamy tutaj porównanie w zasadzie nielegalnego przywozu i wywozu, no to wiemy, że jednak ten przywóz no dominuje. Natomiast tak, no gwoli tutaj ścisłości wyjaśnienia, no mamy tutaj liczbę przypadków, no nie wiem, 218, 214 czy też ponad 300, ale chciałabym tutaj podkreślić, że w zasadzie to jest po pierwsze, no to są zawiadomienia kierowane przez inne organy do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ale one jakby te Nie każdy przypadek jest jakby takim poważnym naruszeniem. Zdarza się, że w wyniku analiz dokumentów Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdza, że no nie mamy do czynienia z nielegalnym przemieszczaniem odpadów, że były pewne naruszenia, ale jednak no nie czynią tego transportu nielegalnym. Tutaj na wykresie ujęte zostały też przypadki jakby naruszeń nawet, czy też dokumentacji, czy na przykład no takich powiedzmy sobie lżejszych przypadków, czyli na przykład nie został do transportu dołączony załącznik 7, o którym mówiła pani Justyna, czyli ta taka uproszczona procedura. No ale oczywiście też mamy do czynienia z ujawnianiem przypadków no cięższych. No taki tutaj zaobserwowaliśmy w latach 2017-2018, no taki duży wzrost nielegalnego przemieszczania odpadów zarówno pod kątem liczby przypadków, ale też masy. W 2017 roku mieliśmy, no wtedy właśnie zauważyliśmy tak działania mafii śmieciowej. No mieliśmy taki zmasowany powiedzmy przywóz odpadów pochodzenia komunalnego z Wielkiej Brytanii. No i niestety te odpady zostały już ujawnione, kiedy one zostały rozładowane, wyładowane w Polsce, no i porzucone. No zlokalizowaliśmy ponad 5 tysięcy ton odpadów właśnie tego pochodzenia komunalnego. I tutaj był, no jakby spotkaliśmy się właśnie z tym schematem działania tych przestępców. I w 2018 roku to jakby wtedy również nastąpił wzrost tego przywozu odpadów do Polski, z tym, że no tutaj kierunkiem wywozu odpady pochodziły z Niemiec. I tak jak w 2017 roku mieliśmy ponad 5 tysięcy ton odpadów z Wielkiej Brytanii, to tak w 2018 roku no, ujawniono trzykrotnie więcej tych odpadów, ponad 16 tysięcy ton, no, głównie pochodzenia niemieckiego. Ale no, chciałabym tutaj powiedzieć, że tak naprawdę może kilka słów o tej procedurze, no co jak już zostanie ujawnione takie nielegalne przemieszczanie odpadów, no to
każda taka sprawa trafia do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli my jakby z poziomu Głównego Inspektoratu prowadzimy każdą sprawę ujawnioną na terenie Polski. I w pierwszej kolejności my odpowiadamy za kontakt z właściwym organem kraju wysyłki, w przypadku, jeżeli na przykład odpady przyjechały nielegalnie z innego kraju. No więc tutaj tak jakby prowadzimy uzgodnienia z właściwymi organami innych państw. No i jakby w pierwszej kolejności zawsze staramy się i podejmujemy działania, aby takie odpady zostały zwrócone do kraju ich pochodzenia, aby jednak nie zostawały w kraju, ponieważ zostały one wytworzone za granicą i przez podmiot zagraniczny zostały nielegalnie wysłane do Polski. No i niestety czasami zdarza się, że sprawy trwają też i dość długo, tak, zanim odpady zostaną uprzątnięte, zwłaszcza w przypadkach takich już działań przestępczych, kiedy odpady przyjadą do Polski, zostaną rozładowane, porzucone. Trudno jest też namierzyć tego sprawcę. Więc tutaj też działania jakby nie zależą tylko od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ale też właśnie od tej inicjatywy i działań po stronie właściwego organu tego kraju wysyłki. Więc zdarzają się sprawy, które niestety trwają nawet kilka lat, ale jakby tutaj jeszcze, ale tak właśnie chciałabym podkreślić, że jednak większość tych odpadów, które trafiają nielegalnie do Polski, są zwracane do kraju ich pochodzenia, co ważne też, na koszt osoby odpowiedzialnej. Bo jakby tutaj przepisy unijne mówią jasno, wprost, klarownie, że wszelkie koszty związane z nielegalnym przemieszczaniem odpadów są ponoszone przez ten podmiot, który dokonuje naruszeń. I tutaj, drodzy Państwo, żeby też nie być gołosłownym, że jednak te działania nasze doprowadzają do zwrotu tych odpadów do kraju ich pochodzenia, to tutaj przygotowałam kilka zdjęć, które jakby dokumentują nam zrealizowany zwrot do Wielkiej Brytanii, bo o ile, tak jak już wspomniałam, tak spore ilości tych odpadów z Wielkiej Brytanii trafiły w 2017 roku do Polski, to ponad 5000 ton. O tyle jakby w wyniku współdziałania z Agencją Środowiska Brytyjską wspólnymi siłami udało się zwrócić całość tych odpadów do Wielkiej Brytanii. I tutaj mam kilka zdjęć kilku lokalizacji, bo te odpady z Wielkiej Brytanii były umieszczone w kilku lokalizacjach na terenie kraju. Tu mamy akurat Stargard, po lewej mamy zdjęcie przed, czyli jak odpady zostały, jak inspektorzy ochrony środowiska prowadzący kontrolę zastali teren, możemy zauważyć odpady pochodzenia komunalnego. No a tutaj już po prawej stronie zdjęcie po uprzątnięciu terenu. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Nie jest to przyjemny widok na pewno, natomiast tutaj warte podkreślenia, że jednak po kilku miesiącach żmudnej pracy udało się zwrócić te odpady do kraju wysyłki. Problem jeszcze mamy trochę z odpadami z Niemiec, które przyjechały w 2018 roku. Część odpadów udało się zwrócić, natomiast tutaj cały czas podejmujemy działania zmierzające ku temu, żeby odpady zostały odesłane. No i już tak w ramach ciekawostki, już w październiku rozpoczęliśmy zwrot odpadów z dwóch lokalizacji, jest to na łączną masę około 600 ton i odpady już są w trakcie zwrotu do Niemiec, także to nie jest tak, że jakby te odpady są porzucane i natomiast sprawy są skomplikowane, zwłaszcza jeżeli zaangażowane w to są działania przestępcze, także to trzeba zebrać materiał dowodowy, wszcząć całą procedurę administracyjną, także to też jest czasochłonne. Natomiast bardzo ważne jest to, że większość tych przypadków kończy się zwrotem odpadów do kraju wysyłki. No i też może tak, żeby na zakończenie już może tego wątku nielegalnego, to chciałabym też dodać, że to nie tylko mam do czynienia tutaj z nielegalnym przywozem odpadów do Polski. To nie jest tak, że tylko Polska jest tym krajem odbioru, ponieważ ujawniamy też przypadki nielegalnego wywozu. Co obserwujemy w ostatnich latach?
nasiliło się to w ubiegłym roku, to u nas też ten model zaczął funkcjonować, takiego właśnie wysyłania odpadów pod przykrywką procedury legalnej. Niby odpady jadą do odzysku, do recyklingu, natomiast tak naprawdę są porzucane, ale mamy właśnie do czynienia z wywozem z Polski z kolei. Więc też te ujawnionych zostało kilka przypadków takiego nagromadzenia odpadów za granicą. No i teraz my będziemy podejmować działania, żeby te odpady wróciły do Polski. No a następnie będziemy zobowiązywać tego sprawcę do zagospodarowania odpadów w legalnie działającej instalacji, no, na swój koszt. Rozumiem, przy czym tu się rodzi pewne pytanie. Czy system przewiduje taką sytuację, w której organ nie jest w stanie wyegzekwować tych obowiązków, czyli nie jest w stanie zmusić podmiot konkretny do zwrotu tych odpadów, czy też nie potrafi zmusić do właściwego zagospodarowania tych odpadów? Czy system to przewiduje? Znaczy to tutaj jakby mamy szeroki wachlarz działań. No, jest procedura administracyjna. No wiadomo, jako organ administracji publicznej, działając na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, my zobowiązujemy taki podmiot odpowiedzialny za nielegalną działalność w drodze decyzji administracyjnej, która, no, jak sobie zdajemy sprawę, podlega też i zaskarżeniu do sądów administracyjnych i tak dalej. Potem podlega egzekucji. Natomiast no niestety, zdarzają się sytuacje, na szczęście bardzo rzadko, ale zdarzają się sytuacje, kiedy organ nie jest w stanie wyegzekwować takiego obowiązku, gdzie na przykład egzekucja okazuje się nieskuteczna, czy też podmiot przestał istnieć, a jednak odpady zostają. Tak? Więc tutaj na szczęście przepisy przewidują takie sytuacje. I wtedy w takich przypadkach Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wnioskować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki na zagospodarowanie odpadów. Z tym, że tutaj pierwsza rzecz to odpady muszą pochodzić z zagranicy, to nie są odpady wytworzone na terenie kraju, porzucone, natomiast to tutaj daje nam możliwość ustawa do zagospodarowania tych odpadów z zagranicy. To po pierwsze, także tutaj warto też zaznaczyć, że to nie jest jakby pokrywane z budżetu gminy. To jest, środki na ten cel są przeznaczone z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I co ciekawe, można tutaj też dodać, że jest to w jakiś sposób, to przynajmniej szczątkowo, chociaż jakieś poczucie sprawiedliwości mamy. Ponieważ, jak wiemy, chociażby wpływy z kar pieniężnych za nielegalną działalność, za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, stanowią wpływy Narodowego Funduszu, czyli my potem jakby na usunięcie skutków tej nielegalnej działalności korzystamy ze środków, które pochodzą od przedsiębiorców, którzy dopuścili się naruszeń. Także, szczęśliwie jest takie rozwiązanie, tylko stosowane jest rzadko. To w ramach ciekawostki powiem, ostatnie takie zagospodarowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadzaliśmy w 2012 roku. I teraz będziemy też prowadzić działania w kierunku uzyskania środków na ten cel. Na szczęście jest to sytuacja zdarzająca się rzadko. Okej, czyli rozumiem, że sama konieczność zwrotu tych odpadów, czy ich obowiązek ich zagospodarowania, to nie jedyne konsekwencje, które mogą być nałożone na tego sprawcę czynu, no bardzo często czynu zabronionego, który wręcz może być nawet przestępstwem. Właśnie, czy są jakieś inne środki? No tutaj pani wspomniała o finansowych. Tak. Czyli mamy jakby z jednej strony niedogodność taką, że trzeba zagospodarować te odpady. Natomiast ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów przewiduje też kary pieniężne, które są w naszej ocenie dotkliwe. Kary pieniężne są nakładane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na siedzibę firmy. Natomiast tutaj warto wspomnieć o wysokości takich kar. Dolny pułap kary za nielegalne przemieszczanie odpadów to 50 tysięcy złotych. Górny 500 tysięcy złotych. Także może to być dotkliwe. Z tym, że tutaj też warto dodać, że te kary pieniężne są nakładane nie tylko za nielegalne przemieszczanie odpadów, ale też na przykład za naruszenia wydanych zezwoleń przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. I tutaj kary wahają się od 30 do 200 tysięcy złotych.
karanie, jakby karą pieniężną może być ukarany nie tylko tutaj wysyłający czy odbiorca, ale też przewoźnik. Czyli tutaj także no jakby przewoźnicy muszą pilnować swojego interesu. Bo na przykład za brak dokumentów wymaganych przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów przewoźnik może dostać 20 tysięcy złotych kary pieniężnej, więc no może to jakoś negatywnie odbić się na finansach prowadzonej działalności, prowadzonej firmy, więc nawet no przewoźnicy są, to nie mogą być ukarani karą pieniężną. No i pamiętajmy też, że przewoźnicy także podlegają karom z ustawy o transporcie drogowym. Również są to kary finansowe, ale te akurat kary są nakładane przez inne służby kontrolne, które dokonują tych kontroli drogowych, ale tutaj wachlarz tych kar jest szeroki. No i co pan też wspomniał o przestępstwach. No, tu trzeba jasno podkreślić, że tak naprawdę każde nielegalne przemieszczanie odpadów jest przestępstwem. Ostatnio mieliśmy nowelizację kodeksu karnego i zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, no kara za nielegalne przemieszczanie odpadów, no to jest kara zagrożona pozbawieniem wolności od roku do lat 10, a za odpady niebezpieczne aż do 12 lat. Więc no kary są surowe. Także. Bardzo dziękuję. Wcześniej była mowa też o systemie SENT. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie stosowane w kontekście przemieszczania, międzynarodowego przemieszczania odpadów, więc chciałem też zapytać, to chyba panią Ewę, właśnie czy niewywiązywanie się z obowiązków, które wynikają z tej ustawy o SENT, też wiążą się z pewnymi konsekwencjami? Tak, oczywiście. Ustawodawca nałożył pewne obowiązki na podmioty uczestniczące w przewozie, no i z racji niedopełnienia tych obowiązków przewidział sankcje. Sankcje uzależnione są od tego, z jakiego rodzaju naruszeniami, nieprawidłowościami, z jakiego rodzaju obowiązkami, które zostały niedopełnione, mamy do czynienia. I też uzależnione są od tego, jaki podmiot tych obowiązków nie dopełnił. I w odniesieniu do podmiotu odbierającego możemy mówić o tym, o sankcjach z tytułu braku dokonania zgłoszenia i albo z tytułu niezgodności, nieprawidłowości w towarze, tak? I to jest chyba jedna z najbardziej dotkliwych kar, bo jest to kara w wysokości 46% wartości brutto przewożonego towaru, nie mniej niż 20 tysięcy złotych. Inną karą, inną sankcją przewidzianą w ustawie o systemie monitorowania jest sankcja za brak aktualizacji zgłoszenia, ewentualnie za niezgodność w tym zgłoszeniu, jeżeli jakieś dane są inne niż te, które zostały zidentyfikowane w trakcie przewozu. I tutaj jest przewidziana kara 10 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, kary. W odniesieniu do przewoźnika również przewidziana jest kara za brak zgłoszenia, za nieprawidłowości w towarze, bądź też za niestawienie się do kontroli, jeżeli taki przewoźnik został wezwany do kontroli, do przedstawienia przewożonego towaru. I tu jest też dla przewoźnika wysoka kara, bo to jest kara około 20 tysięcy złotych. Kolejnymi karami jest brak uzupełnienia zgłoszenia, brak aktualizacji czy też niezgodności w zgłoszeniu. To są kary, które wynoszą około 10 tysięcy złotych. Tak, takie kwoty zostały przewidziane w ustawie. No i dla przewoźnika chyba najbardziej dotkliwą karą jest kara za niedostarczenie towaru, bo wynosi ona aż 100 tysięcy złotych. To są kary, które nakładane są przez naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w drodze decyzji. On jest właściwym organem do tego, żeby taką karę nałożyć. I ustawodawca przewidział również sankcje dla kierującego za niewykonanie jego obowiązków, czyli za rozpoczęcie przewozu bez numeru referencyjnego, to o czym wspominałam wcześniej, że kierowca powinien mieć taki numer przy sobie, czy też za brak włączenia lokalizatora, czyli tego urządzenia lokalizującego środek transportu. I tu mówimy o mandacie w wysokości od 5 do 7,5 tysiąca złotych, więc są to dość dotkliwe kary w kwotach tysięcznych. Bardzo dziękuję.
Udzielenie odpowiedzi pani nam określiły ten system jako bardzo zorganizowany. Wiemy, jaki transport odpadów może mieć miejsce, jakie możemy przywozić odpady do Polski, żeby to było przemieszczanie legalne. Mamy strukturę organów, zarówno organy Inspekcji Ochrony Środowiska, jak również organy inne, które odpowiadają za bezpieczeństwo międzynarodowego przemieszczania odpadów. Mamy też stworzony system odpowiedzialności karnej. Mamy kary administracyjne, które są wymierzane sprawcom czynów zabronionych. Ale pomimo tego często w mediach pojawiają się informacje, że Polacy są bardzo niezadowoleni z przywożenia odpadów do Polski. Jak panie myślą, z czego to może wynikać? Sądzimy przede wszystkim, że wynika to z nieznajomości ogólnie zagadnień związanych z odpadami. Myślimy, że ludzie nie do końca potrafią sobie wyobrazić chociażby, ile to jest 400 tysięcy ton odpadów, bo jakby ta liczba nieporównana z niczym wydaje się wysoka, no ale tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, jest to 0,3% odpadów wytwarzanych na terytorium Polski, więc jakby te tezy o zalewie odpadami z zagranicy, no nie są uzasadnione tą liczbą. Często też ludzie kojarzą odpady tylko i wyłącznie z tym, co widzą na co dzień, czyli ze swoimi takimi domowymi śmieciami. Wydaje im się, że odpady, to znaczy śmieci, które są przeznaczone na tak zwane wysypisko, tak jak ludzie mówią. Więc no tutaj podkreślamy po raz kolejny, że nie mamy do czynienia z legalnym przywozem odpadów o charakterze komunalnym, ani takich odpadów typowo zmieszanych komunalnych, ani nawet takich, które zostały już jakoś tam częściowo, wstępnie przetworzone po to, żeby jakby zatrzeć to ich komunalne pochodzenie i po to, żeby mogły udawać coś innego. Więc jakby tego typu przywozu nie ma. Zabroniony jest przywóz do Polski odpadów komunalnych, jak również tych, które powstały z przetworzenia odpadów komunalnych, z wyjątkiem tych, które zostały zebrane od początku selektywnie i są przeznaczone do recyklingu. I oprócz tego zabroniony jest przywóz odpadów do procesów unieszkodliwienia, czyli takich, które już nie służą żadnemu użytecznemu celowi. Więc również odpadów przeznaczonych na składowiska. Nie ma czegoś takiego jak przywóz do Polski odpadów przeznaczonych do składowania. Bardzo dziękuję. No myślę, że to nasze webinarium przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej naszych obywateli i bardziej będą bazowali na zdobytej wiedzy niż na bardzo często informacjach w mediach, które są pewnym uproszczeniem, czy wręcz tylko i wyłącznie pewnym newsem, który ma spowodować, że ktoś tę informację przeczyta, a prawdy w niej jest bardzo, bardzo niewiele. Dziękuję bardzo. Myślę, że w tym momencie bardzo bym podziękował za odpowiedzi, które dostarczyły bardzo wielu informacji dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów. Tak jak mówiłem na początku, kolejna część naszego spotkania to odpowiedzi na pytania naszych internautów. My te pytania gromadzimy i tradycyjnie postaraliśmy się wydobyć, myślę, te chyba najważniejsze, najciekawsze pytania. Tutaj nasi internauci wskazali osobę, do której to pytanie kierują. Pierwsze pytanie mam do pani Justyny. Pani Justyno, no, myślę, że w kontekście tego ostatniego pytania ktoś zadał takie pytanie. Dlaczego pozwalacie na przywóz śmieci do Polski? No tak, no myślę, że już odpowiedziałam na to pytanie przed chwilą. Tak, no nie pozwalamy na przywóz śmieci do Polski. Śmieci to jest takie potoczne słowo, które rozumiemy właśnie jako takie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych. Przywóz tego rodzaju odpadów do Polski jest zabroniony i nie udzielamy tego rodzaju zezwoleń. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie do pani Edyty. Pani Edyto, a co się dzieje w sytuacji, kiedy towar nie jest odpadem, a zostaje przez służby zatrzymany? Mm-hmm. I to z punktu widzenia podmiotu gospodarczego. Tak naprawdę możemy tu się pokusić też o taką wzmiankę nowelizacji rozporządzenia, naszego rozporządzenia unijnego w sprawie przemieszczania odpadów, które miała miejsce w 2016 roku. I to ta nowelizacja wprowadziła takie narzędzie dla zarówno organów Inspekcji Ochrony Środowiska, jak i wszystkich innych organów zaangażowanych w kontrolę. I to narzędzie możemy nazwać jako
odwrócony obowiązek udowodnienia. Ponieważ po tej nowelizacji, zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem w sprawie przemieszczania odpadów, na przykład w przypadku zatrzymania transportu, wobec którego funkcjonariusze czy inspektorzy ochrony środowiska mają wątpliwości, czy towar stanowi odpad, czy też nie, to udowodnienie tego, że towar nie stanowi odpadu, spoczywa na posiadaczu tego odpadu. Wcześniej u nas pojawiały się też takie rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, gdzie to właściwie organ, jeżeli coś zarzuca danemu przedsiębiorcy, to jakby po stronie organu leży to ten ciężar udowodnienia przedsiębiorcy, że postępuje niezgodnie. To jakby jest zrozumiałe, natomiast jeżeli chodzi właśnie o przemieszczanie odpadów, to rozporządzenie daje takie narzędzie zarówno nam, jako organom Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innym służbom, aby to służby mogą wezwać takiego przedsiębiorcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów w określonym terminie i ten przedsiębiorca tutaj ma jakby pole do podpisu i może uzupełnić dokumentację, jeżeli uważa, że ten towar nie stanowi odpadu. Także tutaj dużo jest po stronie przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Również dużym zainteresowaniem cieszy się system SENT, o którym mówiła pani Ewa. Jeden z naszych internautów zapytał, gdzie szukać informacji, pomocy w przypadku, gdy mamy wątpliwości dotyczące tego systemu. Wszystkie informacje na temat samego systemu, na temat formularzy, na temat tego, w jaki sposób zgłaszać, dokonywać zgłoszeń krok po kroku, dostępne są na stronie na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych, czyli w skrócie PŁESK, czyli www.płesk.gov.pl. Tam też można znaleźć najczęściej zadawane pytania w przypadku wątpliwości merytorycznych, które wyczerpują, wydawałoby się, temat zgłoszeń i chyba rozwiewają wszystkie wątpliwości. W tym zakresie procedura awaryjna jest także, jak postępować w przypadku niedostępności systemu. Natomiast w przypadku pytań technicznych można wysyłać takie pytania na adres helpdesk@eclo.mf.gov.pl i tam powinna być udzielona pomoc techniczna. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie skierowane do pani Justyny. Bardzo konkretne pytanie. Czy pośrednik może być odbiorcą odpadów z zagranicy? Niestety nie. Instytucja pośrednika oczywiście istnieje. Pośrednik może występować w imieniu wytwórcy odpadów i w jego imieniu organizować wywóz odpadów. Natomiast jeżeli chodzi o przywóz, to odpady muszą trafiać bezpośrednio do instalacji odzysku i podmiot, który prowadzi tę instalację odzysku, powinien w dokumentacji być zgodnie z tą rzeczywistością wskazany jako odbiorca. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie też jest do pani skierowane. Co z odzieżą używaną? Czy powinna być traktowana jako odpad? No więc tutaj zależy, z czym mamy dokładnie do czynienia. Jeżeli to jest odzież, która nadaje się do wykorzystania zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, nie jest wymieszana z jakimiś przedmiotami, częściami odzieży, które już są zniszczone i nie będą mogły być po prostu powieszone w sklepie z używaną odzieżą i sprzedane, czy z jakimkolwiek przedmiotem, który nie jest odzieżą, jakby taką mieszaninę bezpiecznie jest potraktować jako odpad, tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z odzieżą pomieszaną z jakimiś zniszczonymi przedmiotami, to odpad. Natomiast jeżeli jest to odzież w całości nadająca się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, to wtedy traktujemy to po prostu jako produkt używany. Nie ma wtedy powodu traktować tego jako odpad. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, widzimy, że
podmiot, który chciałby prowadzić jakąkolwiek działalność w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów, musi być wyposażony w bardzo szeroką wiedzę. Musi znać wszystkie przepisy zarówno polskiego prawa wewnętrznego, jak również prawa Unii Europejskiej. No też internauci chcieliby się dowiedzieć, czy mają panie wiedzę na temat tego właśnie, jakie są planowane zmiany w prawodawstwie dotyczącym międzynarodowego przemieszczania odpadów. To może... Może pani Justyna, tak, jeszcze męczymy, ponieważ akurat toczą się prace nad nowym projektem rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów i pani Justyna bierze bezpośredni udział w tych pracach, w posiedzeniach grup roboczych, także... Tak, mamy już zaproponowany przez Komisję Europejską projekt nowego rozporządzenia, które zastąpi ten akt prawny, którym posługujemy się teraz. Zmiany proponowane przez Komisję są dość daleko idące. Tutaj na takie trzy główne cele, które można wskazać, to jakby usprawnienie tego przemieszczania odpadów w ramach Unii Europejskiej po to, żeby przyczyniać się do realizacji tego idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugi taki ważny cel to zwiększenie nadzoru nad wywozem odpadów z Unii Europejskiej do krajów trzecich, no, ponieważ tutaj no, jakby cel jest też taki, żeby Unia Europejska wzięła odpowiedzialność za swoje własne odpady i jakby nie przerzucała tego obowiązku zagospodarowania odpadów na kraje trzecie, które no, są mniej rozwinięte i nie dysponują odpowiednio zaawansowanymi instalacjami przetwarzania odpadów. Więc to jest ten drugi cel. No i trzeci cel, również bardzo istotny, to zwiększenie nadzoru, czy też może raczej zwiększenie, usprawnienie zapobieganiu nielegalnemu przemieszczaniu odpadów. Natomiast no, w tej chwili te prace, pomimo że ten pierwotny projekt już jest, są jeszcze na dość wstępnym etapie. Tutaj jest bardzo wiele pomysłów wśród państw członkowskich. Zgłaszane są najróżniejsze uwagi idące często w sprzecznych kierunkach, więc no, to jeszcze jesteśmy na tym etapie szukania jakiegoś wspólnego rozwiązania, które będzie akceptowalne dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Czyli jak widzimy, ustawodawca czuwa, monitoruje system i wprowadza zmiany, jeśli istnieje taka potrzeba, ponieważ to jest również dziedzina, która dynamicznie wymaga takich zmian, szczególnie jeśli mówimy o tych przestępcach, o których wspomniała pani Edyta, którzy wymyślają coraz to nowsze pomysły, jak oszukać system, jak wprowadzić do Polski odpady w sposób nielegalny. Bardzo dziękuję za te wypowiedzi. Myślę, że wszyscy ci, którzy szukali informacji na temat międzynarodowego przemieszczania odpadów, dzisiaj te informacje uzyskali. I podsumowując, należy wskazać, że dzisiaj dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów to nie tylko przywóz odpadów na teren Polski, ale również wywóz tych odpadów za granicę, jak również przewóz przez nasze terytorium odpadów, których odbiorca znajduje się w innym państwie. Dowiedzieliśmy się również, że nieprawdą jest, że ten system międzynarodowego przemieszczania odpadów nie podlega kontroli, że odbywa się w sposób dowolny, że przywożone do Polski odpady również są zagospodarowane w sposób nielegalny w postaci nielegalnych składowisk odpadów, czy też wykorzystywania ich również w inny niewłaściwy sposób, na przykład ich spalania w nieodpowiednich instalacjach, czy też miejscach do tego nieprzeznaczonych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ dementują szereg mitów, które urosły na przestrzeni lat w oparciu o informacje przekazywane nam szczególnie przez media. Dowiedzieliśmy się również, że ten system jest dobrze zorganizowany, że międzynarodowe przemieszczanie odpadów to przestrzeń działania przede wszystkim Inspekcji Ochrony Środowiska. To na tej instytucji spoczywa szereg obowiązków, dzięki którym możemy być pewni, że na terytorium Polski nie znajdą się odpady, które znaleźć się nie powinny. Bo też dowiedzieliśmy się, że to nie jest tak, że odpady do Polski przyjeżdżać nie mogą. Pamiętajmy o tym, że z różnych powodów, przede wszystkim potrzeb technologicznych, część odpadów może do Polski przyjeżdżać, przy czym pamiętajmy też o tym, że wymaga to spełnienia pewnych wymogów w ramach dwóch procedur. Procedury zgłaszania i uzyskania zgody oraz tak zwanej procedury informowania, które to umożliwiają
Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, która przeprowadza te procedury, aby zweryfikować każdy podmiot, który chce na teren Polski przywieźć odpady, czy też takie odpady chce z naszego terytorium wywieźć. Oczywiście sam system nie zastąpi odpowiedzialności społecznej w zakresie ochrony środowiska. I dlatego możemy się spodziewać, że w dalszym ciągu będą pojawiały się sytuacje, w których dojdzie do nielegalnego przywozu odpadów na terytorium naszego kraju. Tego nie unikniemy, dlatego że sprawcy stosują coraz nowsze metody, próbując oszukać system. Dlatego tak bardzo ważnym jest stworzenie sprawnie działającego systemu odpowiedzialności karnej za przestępstwa środowiskowe. O tym mówiliśmy na naszym pierwszym spotkaniu tydzień temu. I też warto podkreślić, że ważną rolę w tym systemie odgrywa Główna Inspekcja Ochrony Środowiska. Ale nie zapominajmy, że odpowiedzialność za środowisko to odpowiedzialność nas wszystkich, każdego obywatela. Dlatego mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie tym istotnym elementem w budowaniu świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami i będzie motywowało nas do tego, abyśmy zgłaszali każde zdarzenie, które postrzegamy jako takie, które może wpłynąć negatywnie na stan środowiska. Nie bójmy się zgłaszać tego typu zdarzeń tylko dlatego, że ktoś powie, że donosimy na sąsiada. Jeśli pięciokrotnie zgłosimy interwencję i organ stwierdzi, że nie doszło do naruszenia, a jeden raz nie podejmiemy działania, jeśli faktycznie naruszenie nastąpiło, to warto sobie zadać wtedy pytanie, czy powinniśmy wstrzymywać się przed podejmowaniem działań, które służą ogółowi obywateli. Środowisko jest naszym wspólnym dobrem i tylko wspólne działanie może doprowadzić do tego, że zapewnimy korzystanie z niego zarówno przyszłym, jak i obecnym pokoleniom. Wspominając o nielegalnym składowaniu odpadów, chcielibyśmy także nawiązać do naszego kolejnego spotkania, które odbędzie się już za tydzień, 23 listopada. Tamtą problematyką będziemy się zajmować i również wszystkich gorąco chciałbym zaprosić na to spotkanie. Kończąc, bardzo dziękuję naszym gościom za bardzo interesujące i wyczerpujące informacje, które na pewno przydadzą się wielu spośród nas. Również chciałbym podziękować naszym gościom internetowym, szczególnie tym osobom, które przekazały nam pytania i mam nadzieję, że uzyskały zadowalające odpowiedzi. W takim razie dzisiaj już Państwu bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.